To, co o sobie myślisz, ma decydujący wpływ na Twoje życie. To, co o sobie myślisz, wpływa na Twój stan emocjonalny, reakcje, decyzje i zachowania. Pewność siebie to umiejętność, która wpływa na każdy aspekt życia. Osoby pewne siebie też mają problemy, ale potrafią lepiej sobie z nimi radzić. Są bardziej odporne psychicznie. Nazywam się Joanna Mielniczuk, jestem psychologiem i na tym kanale pokazuję, jak wzmacniać psychikę. Dziś trzeci dzień wyzwania, silna psychika to pewność siebie. Zasubskrybuj kanał, wciśnij dzwoneczek, jeżeli jeszcze tego nie robisz. W ostatnich filmach było kilka ćwiczeń, aby lepiej poznać siebie. Jeżeli chcesz się dobrze czuć, pewność siebie warto budować cały czas. To cecha wypracowana, która może się zmieniać w zależności od tego, co się dzieje w Twoim życiu. Jeżeli zawsze brakowało Ci pewności siebie, albo wpadła ona ostatnio, bo miałeś jakiś gorszy czas, to dziś pokażę Ci, jak w praktyce możesz ją podnosić. Im lepiej zrozumiesz, jak działa Twój umysł, to jesteś w stanie skuteczniej pracować nad zmianą nawyków myślenia czy działania. Przede wszystkim zmień samokrytykę na autokorektę. Kiedy siebie krytykujesz, wytykasz sobie błędy i rozpamiętujesz porażki, Twoja pewność siebie spada. Czujesz wstyd, złość na siebie. Zaczynasz widzieć swoje braki, wady. Widzisz wtedy siebie jako osobę, która jest do niczego. To sprawia, że coraz bardziej unikasz nowych sytuacji i boisz się porażki. Zamiast myśleć o sobie w taki sposób i katować się myślami, skup się na rozwiązaniach i poprawie. Ulepszaj siebie i swoje działania. Zobacz, co zrobiłeś dobrze, a co jest do poprawy. Nigdy całe zadanie nie jest źle zrobione, ale pewne jakieś jego aspekty. Taka perspektywa pozwoli Ci spojrzeć życzliwiej na siebie. Będzie zachętą do dalszego działania. Wtedy jesteś skoncentrowany na rozwoju, na tym, co możesz poprawić w przyszłości. Przypomnij więc sobie jakąś trudną sytuację i postaraj się spojrzeć na nią właśnie z tych obu perspektyw. Z perspektywy samokrytyka i z perspektywy autokorektora, korekty. I sprawdź, jak się wtedy czujesz. Zmień perfekcjonizm w dążenie do perfekcji. Czyli zmieniasz zrobię najlepiej na zrobię najlepiej, jak teraz potrafię. To robi ogromną różnicę. Perfekcjonista zauważa głównie swoje niedociągnięcia. Jest niezadowolony z siebie. Nie czuje satysfakcji z tego, co zrobił. Często odwleka podjęcie działania, bo nie czuje się wystarczająco gotowy czy dobry w czymś. Taka osoba boi się oceny. Nie chodzi o to, aby obniżać swoje standardy, ale stawiać sobie takie realne cele, realną poprzeczkę. Ideałów nie ma. Idealnie zrobionych zadań również nie ma. Zawsze jest coś do udoskonalenia. Dąż do lepszych rezultatów niż dotychczas. Dobrze jest mieć wyzwania i się uczyć, ale zauważaj swój progres. Zobacz, co już zrobiłeś, jak przeszedłeś z punktu A do B. Dostrzegaj swoje sukcesy. Będziesz dzięki temu cały czas radzić sobie lepiej, iść do przodu i na tym to polega. Nie stracisz tak łatwo motywacji i nie zatrzymasz się w miejscu, bo będziesz doceniać swój wysiłek i iść dalej. O to właśnie chodzi. Kolejna rzecz. Zamień nadmierne myślenie
na działanie. Planowanie działań jest dobre, ale organizowanie ich, analiza, zbyt dużo myślenia o przeszłości, o tym, co już było, nie służy Ci. Jeżeli tylko rozmyślasz, a nie działasz, to oszukujesz siebie. Wydaje Ci się, że coś robisz, że angażujesz się, bo przecież jesteś cały czas zajęty, myślisz. To myślenie chroni Cię przed działaniem i stawianiem czoła problemom. Planowanie daje poczucie kontroli, zwiększa poczucie bezpieczeństwa, ale nie zmienia nic w życiu. Nie zmienia nic realnie. Na chwilę może Ci poprawić samopoczucie, bo jesteś w świecie swoich fantazji, gdzie nie popełniasz błędów, wszystko się udaje i rzeczy się dzieją tak, jak tego chcesz. Ale w dłuższej perspektywie taka postawa sprawia, że nic w swoim życiu się nie dzieje, nie zmienia. 10 minut działania jest warte więcej niż godzina myślenia o tym. W praktyce naucz się i doświadczaj tego, co zrobić inaczej. Lepiej. To tak, jakby dziecko rozmyślało nad tym, jak zacząć chodzić. Analizowałoby ryzyko, robiłoby plan działania, rozpisywałoby to wszystko na mniejsze etapy. To, gdyby tak było, to prawdopodobnie większość z nas nie stanęłaby na nogi. Jeżeli też dużo myślisz, to jest prawdopodobne, że wymyślisz sobie problemy i trudności. Bo rozmyślanie powoduje wyolbrzymianie. Dobra metoda na to metoda 3-2-1. 3-2-1 działasz. Zamień czekanie na przyjmowanie inicjatywy. Masz na coś ochotę? Zrób to. Potrzebujesz czegoś? Poproś o to. Przestań czekać, aż ktoś da Ci to, czego potrzebujesz. Uzupełni ktoś Twoje deficyty, bo nigdy to się nie wydarzy. Dlatego zrób pierwszy krok. Przejmij inicjatywę. Koncentruj się na swoich potrzebach i samodzielnie je zaspokajaj. Im dłużej jesteś bierny, tym trudniej Ci ruszyć z miejsca. Nie czekaj, aż szef da Ci podwyżkę. Poproś o nią. Nie czekaj na telefon od bliskiej osoby. Zadzwoń do niej. Nie czekaj na lepsze jutro. Zadbaj o nie teraz, dzisiaj. To wszystko jest też związane z wewnętrznym poczuciem kontroli. Osoby o wewnętrznym umiejscowieniu kontroli widzą swój wpływ na życie. Widzą związek przyczynowo-skutkowy między tym, co robią, a tym, jakie mają efekty. To daje poczucie sprawczości. Mają też satysfakcję, kiedy coś robią. Cieszą się z samego procesu, z działania, a nie tylko tego ostatecznego wyniku. Takie osoby doceniają drogę, a nie tylko dochodzenie do mety. Dzięki temu mają stałą motywację i nie poddają się tak łatwo. Jeżeli Twoja motywacja zależy wyłącznie od tych osiągnięć zewnętrznych i nie masz przyjemności z samego podążania do celu, może być Ci trudno i możesz szybko rezygnować. Zastanów się, do czego dążysz i jakie Ci to przynosi takie nienamacalne, niematerialne korzyści. To może być to, jak się czujesz, czego się uczysz, kogo poznajesz po drodze. To wszystko ma ogromną wartość. Jeżeli potrafisz ją dostrzec, to łatwiej i przyjemniej Ci będzie. Lepiej się będziesz czuć. Zamieniaj też takie kurczenie się w
w powiększanie. I nie chodzi mi tu o wagę, ale o postawę ciała. Kiedy jesteś zgarbiony, głowę chowasz w ramionach, krzyżujesz ręce, to kurczysz się, zmniejszasz i tracisz pewność siebie. Ale jeżeli opuścisz ramiona, podniesiesz głowę, wyprostujesz się, przyjmiesz otwartą postawę ciała, to twoja pewność siebie wzrasta. Taka pozycja mocy doda ci odwagi i pewności. Ciało i umysł są ze sobą powiązane. Pozycja ciała wpływa na stan emocjonalny i odwrotnie. Bądź więc uważny na to, jak siedzisz, jak stoisz, jak idziesz i wracaj do tej pozycji mocy. Zmieniaj również swoje nawyki. Działamy w większości nawykowo. Tak jest łatwiej. To nie wymaga wysiłku i oszczędza energię. Dlatego nowe zadania są tak trudne, wymagają uważności i pracy. Sprawdź, jakie twoje nawyki, nawet te przyjemne, w dłuższej perspektywie obniżają twoją pewność siebie. Sprawiają, że gorzej się czujesz. A które z nich sprawiają, że twoja pewność siebie wzrasta? Nawyki kształtują ciebie i twoje życie. Uważaj więc na to, co robisz automatycznie i codziennie. Przeanalizuj sobie swój dzień i zapisz sobie te wnioski. Ja proponuję ci nowy, codzienny nawyk pracy nad sobą. Zmień codzienne nawyki, zmień przekonania ograniczające, zacznij decydować o swoim życiu, ale to oczywiście będzie wymagać trochę wysiłku od ciebie. Jeżeli chcesz nabrać pewności siebie, to zapraszam cię do 30-dniowego programu Pewność Siebie. To praktyczne ćwiczenia wzmacniające psychikę. Link wrzucę poniżej. Jeżeli obejrzałeś film do końca, napisz w komentarzu Pewność Siebie. Dziękuję ci za dzisiaj. Zostaw łapkę w górę, udostępnij dalej ten film i do zobaczenia w kolejnym. Pa!